We'll talk about diabetes. Będziemy znów próbować mówić o cukrzycy. Do you trust me? Czy ufacie mi? You don't, okay. Nie ufacie. When you have diabetes, gdy chorujecie na cukrzycę, your blood sugar is abnormally high. Wtedy poziom cukru jest bardzo wysoki. This morning you saw the mitochondria. Dzisiaj rano pokazywałem wam mitochondria. Mitochondria is important. Mitochondria są bardzo ważne. Mitochondria must receive the spark. Dlatego, że to one muszą otrzymywać tę iskrę. Must receive spark to burn the sugar. Aby móc spalać cukier. And to produce energy. Aby wytwarzać energię. So, if you have smaller numbers of mitochondria, tak więc jeśli macie zbyt mało mitochondriów, you cannot burn sugar very efficiently. To nie będziecie mogli spalać cukru w taki sposób wydajny. So from the beginning you can see, tak więc już od samego początku zauważacie, the number of mitochondria your cells have is very important, że bardzo dużo zależy od ilości mitochondriów w komórce. So if you have many mitochondria in your cells, gdy macie dużo mitochondriów w komórce, then you're not gonna really have diabetes very easily. Wtedy z łatwością, z pewnością nie zapadniecie na cukrzycę. Because when you have a large number of mitochondria, dlatego że jeśli będziecie mieć dużo mitochondriów, you're going to be able to burn a lot of sugar. Wtedy będziecie mogli spalać dużo cukru and produce more energy. I wytwarzać więcej energii. But when you have a smaller number of mitochondria, ale gdy macie za mało mitochondriów, you're not gonna be able to burn lots of sugar. Wtedy nie będziecie w stanie spalać odpowiednich ilości cukru. So you're going to have lots of leftover sugars. I więc wtedy cały czas poziom cukru będzie powyżej normy. Unburned. I nie będzie mógł należycie spalany. Then you have a risk of having diabetes. I wtedy będzie pojawiać się problem związany z cukrzycą. And also then you have a risk of getting fat. I wtedy będziecie mieć nadwagę. Because if you have many more, a large number of mitochondria, dlatego że jeśli będziecie mieli za dużo mitochondriów, you don't gain weight very easily. To wtedy łatwo nie przybieracie na wadze. Because you can burn very fast. Dlatego że szybko spalacie cukier. So this is the importance of mitochondria in relation to the diabetes. Tak więc mitochondria są bardzo ważne, jeśli chodzi o cukrzycę. Now this morning, dzisiaj rano, we talked about a new aspect of the gene. Mówiliśmy na temat nowego aspektu genów. Gene respond to love. Gen reaguje na miłość. And gene respond to the truth. Na prawdę. Rather than facts. A nie na fakt. And gene respond to the beauty. Reaguje na piękno. And gene respond to the meaning. I na coś, co ma znaczenie. And this morning we learned. I dziś rano nauczyliśmy się. Gene respond to what? Że gen reaguje na co jeszcze? Need. Na potrzebę. This need is very important concept. Jest to bardzo istotna sprawa. When you have diabetes, gdy chorujecie na cukrzycę, because there is a certain gene changes, that's why you have diabetes. To dlatego, że pojawiają się pewne zmiany w strukturze genów. Yesterday I showed you the gene map. Wczoraj pokazywałem wam mapę genomu ludzkiego. You know, which gene can go wrong, so you can have diabetes. Pamiętacie, right? Gdy pewien gen zostaje uszkodzony, to wtedy chorujecie na cukrzycę. Yesterday we talked about p53 genes. Wczoraj mówiliśmy też o genie p53. When you don't have a p53 genes, jeśli nie macie tego gena p53, you have a cancer. Wtedy zachorujecie na raka. In what situation you make your own p53 gene disappear? Kiedy ten gen P53 w waszym przypadku znika? When you do not rest. Gdy nie odpoczywacie. When you're supposed to rest. Albo gdy powinniście odpoczywać. So that's why the nighttime, night shift nurses have more breast cancers. I z tego powodu, jak mówiłem, pielęgniarki pracujące na nocną zmianę częściej zapadają na raka. Because P53 gene is trying to make you rest during the night. Dlatego, że P53 stara się zmusić wasz organizm do odpoczynku w czasie nocy, ale wy wtedy zaczynacie ciężko pracować, jesteście zajęci i przez całą noc nie śpicie. Więc wtedy P53 myśli, o, ta osoba nie zamierza w ogóle odpoczywać, więc ja nie jestem potrzebny tej komórce. Genes are very sensitive to the need. Tak więc geny są bardzo wrażliwe na potrzeby.
Since gene's nature determines our nature. To dlatego, że natura gena ma związek z naszą naturą. Well, look at yourselves. Popatrzcie na siebie. Aren't you, aren't we so sensitive about need? Czy jesteśmy wrażliwi na potrzeby? We all want to be a person who is needed by somebody else, right? Każdy z nas chce być komuś potrzebny. That's why you can see people who feels that I am not needed by anyone. To dlatego zauważamy, że osoby, które uważają, że są niepotrzebne nikomu. Nobody needs me. Nikt mnie nie potrzebuje, mówią. If one person feels that way, jeśli ktoś odczuwa coś takiego, what happens to him? To co się dzieje? Depressed. Wpada w depresję. No endorphin. Nie ma endorfiny, no serotonin. Nie ma all the serotoniny. Genes are depressed. Wszystkie te geny są bierne. Why? Dlaczego? Because all these genes respond to the need. Dlatego, że wszystkie te geny reagują na potrzeby. But you don't feel any need. Ale wy nie potrzebujecie niczego. Nobody needs me. Nikt mnie nie potrzebuje. So that's why it is very important to love one another. To dlatego jest bardzo ważne, abyśmy się nawzajem kochali. Because when you love one another. Dlatego, że kiedy kochacie się wzajemnie, then you are beginning to share the need each other. Wtedy zaczynacie dzielić się potrzebami. You know, so that's why it is important to love one another. I to dlatego tak ważne jest kochać się wzajemnie. For your genes. Dla waszych genów jest to potrzebne. When you love your wife. Gdy kochacie żonę, dear husband, albo żona męża. Don't think you're doing favor to your wife. Czy myślicie, że wy w jakiś sposób robicie łaskę tej żonie? Many Korean husbands feel this way. Wielu koreańskich mężów odczuwa coś takiego. I hope it is not the same way with the Polish husbands. Mam nadzieję, że nie jest tak samo w Polsce. I'm finding out it's pretty similar. Ale ja zauważyłem, że czasami, jeśli chodzi o tę sytuację, są tutaj duże podobieństwa. Korean husband. Koreański mąż. I am a husband. Ja jestem mąż. I am a king of this house. Ja jestem królem tego domu. You are the wife. Ty jesteś żoną. You have to love me. Musisz mnie kochać. Not me. I am a man. Ja jestem mężczyzną. Men just work. Mężczyzna pracuje. Men don't have to love. Mężczyzna nie musi kochać. If men express love too much. Jeśli mąż, jeśli mężczyzna wyraża zbyt zanadto swoją miłość, to jest taki, zachowuje się jak dziewczyna, zniewieściały. I'm a man. Ja jestem mężczyzną. So if wife does something very good job, więc jeśli żona zrobi coś dobrego, then husband goes, wtedy mężczyzna mówi, I love you. Pozwól tutaj, kocham cię. Very little expression. To jest taka bardzo literalny wyraz. It's man's pride. To wynika z dumy mężczyzny. We Korean men used to feel this way. My Koreańczycy, koreańscy mężczyźni myśleliśmy w taki sposób. If I express my love too much to my wife, jeśli będę okazywał mojej żonie zbyt dużo uczuć miłości, she's gonna climb up. To ona wtedy stanie się dumna. So I don't want her to climb up. Więc ja nie chcę, żeby ona taką była. I keep on pushing her down. Więc ja staram się ją poniżać. If you do that, jeśli tego nie robicie, as a husband, jako mąż, you know, soon you are not going to feel needed. To wkrótce nie będziecie odczuwać, że jesteście potrzebni. The women are very sensitive to the love. Kobiety są bardzo wrażliwe na miłość. Men who loves her, mężczyzna, który kocha kobietę, then she feels so needed. I gdy coś takiego ma miejsce, to wtedy ona czuje się potrzebna. So be careful. Tak więc bądźcie uważni. Love your wives. Kochajcie swoje żony. Yes. And loving your wife increases your own need to exist. A gdy będziecie kochać swoje żony, wtedy wzrasta wasza potrzeba egzystencji. Love is like this. Miłość jest mniej więcej czymś takim. I am this bottle. Ja jestem tą butelką. My love is water inside me. A miłość to ta woda, która znajduje się so we mnie. I used to say this. Więc ja kiedyś mówiłem tak. I talked to my wife. Mówiłem do mojej żony. Look at the bottle. Popatrz na butelkę. There's lots of water in it. Tutaj jest dużo wody. You know I love you. Wiesz, że ja ciebie kocham. Look, there's lots of water. Popatrz, tutaj jest dużo wody. And then I close. I wtedy zamykam butelkę. Is this love? Czy to jest miłość? It is love in fact. To jest miłość, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt. Your wife is just like a plant. Wasza żona jest jak te rośliny. Flowers. Kwiaty. Your wife wants
water to be expressed. Wasza żona potrzebuje wody, potrzebuje wyrazu, uczuć. Then plant says, yeah. I wtedy roślina mówi tak. And your wife know, your husband loves. I wtedy wtedy żona wie, że mąż kocha. But when it is not given, ale gdy ta woda nie jest jej when dana, it is not expressed, gdy miłość nie jest wyrażona, it is not true love. To wtedy nie jest to prawdziwą miłością. It is only love in fact. To jest tylko fakt miłości. Lots of oriental men deceive themselves. Wielu orientalnych mężczyzn zwodzi siebie samych. They love their wives. Oni mówią, że kochają swoje żony. I know that's the fact. Ja wiem, że to fakt. But many oriental wives, many Korean wives are hungry for the love. Ale wiele koreańskich żon pragnie miłości. They are going withering. One więdną. Because of lack of water. Z powodu pragnienia miłości. Need. Potrzeba. Love creates need. Miłość stwarza potrzebę. See, that's why woman is smaller than man. Kobieta jest niższa od mężczyzny. Men are stronger than woman. Mężczyzna jest silniejszy od kobiety. Yet woman lives longer. Ale kobieta żyje dłużej. Why? Dlaczego? Because woman's life is a life of love. Dlatego, że życie kobiety jest życiem miłości. They take care of their husband, ona troszczy się o męża, their children, o dzieci. Their biggest issue in the life is love. Największą wartością w jej życiu, którą się dzieli, jest miłość. Love is not the man's first priority, you know. Pierwszym priorytetem mężczyzny nie jest miłość. What is man's first priority? Co jest dla mężczyzny najbardziej priorytetową sprawą? Pride. Duma. So that's why men are very stressed. To dlatego mężczyźni żyją pod wpływem stresu, i to silnego stresu. Woman changed diapers. Kobieta zmienia pieluchy, give kiss to baby. Całuje dziecko, cooks. Gotuje. It is all the action of love. To wszystko to są takie akty miłości. That's why woman's gene felt so needed. To dlatego geny odczuwają wielką potrzebę. That's why woman's gene lasts longer. I dlatego kobiety żyją dłużej. So, dear my sisters, moje drogie siostry, don't feel bad working so hard. Tak więc nie czujcie się źle, jeśli pracujecie ciężko. Love them. Kochajcie ich. It is good for you. To jest dobre dla was. You're gonna be healthier. Będziecie zdrowsze. You're gonna be happier. I szczęśliwsze. If you're born as woman, jeśli urodziłyście się jako kobiety, to mówicie, why woman have to do all this works? Dlaczego kobiety muszą wykonywać te wszystkie prace? Then suddenly your gene says, a wtedy wasz gen mówi, we are not needed. My nie jesteśmy potrzebni. So many genes become deactivated. I wtedy wiele genów nie jest uaktywnionych. Many genes don't feel the need. Wiele genów nie odczuwa żadnej potrzeby. The gene does not know why pride is so important. Gen nie wie, dlaczego duma jest tak ważna. See? Gene does not know that. Gen nie wie tego. Only thing gene knows is love. Wszystko, co wie gen i na co reaguje, so to miłość. Many men, dlatego wielu mężczyzn, we sacrifice love, my poświęcamy miłość for our pride, dla naszej dumy. That's why men's gene, even though they're stronger, to dlatego w przypadku mężczyzn, pomimo tego, że oni są silniejsi, they do not last long. To dlatego mężczyźni nie żyją długo. But Adventist men's gene should last longer. Ale gen mężczyzn adwentystów powinien żyć dłużej. I don't want you to be a Polish husband. Ja nie chcę, abyście byli takimi mężczyznami, policjantami. I want you to be a Christian husband. Chcę, żebyście byli mężami chrześcijanami. Some men do not clap. I don't understand. Niektórzy mężczyźni nie klaskali, nie rozumiem tego. So need is important. Tak więc potrzeba jest ważna. Need is important. Remember. Potrzeba, pamiętajcie o tym. Love, water in the bottle is useless for the plants. Woda w zakręconej butelce nie ma żadnego znaczenia dla roślin. Plants can see there is water in the bottle. Rośliny nie są w stanie dostrzec wody w butelce. But until it is being given to the plants. Dopiero wtedy, kiedy wlejecie tę wodę do wazonu. It's not water yet. Ale to jeszcze nie woda. So love, which is not expressed, tak więc miłość, która nie jest wyrażona, does not deserve to be called as love. Nie zasługuje na miano miłości. And so express your love. Tak więc wyrażajcie swoje uczucia, swoją miłość. Very happy that the
Polish are more expressive. Bardzo się cieszę, jestem szczęśliwy z tego, że Polacy potrafią wyrażać swoje uczucia. Very, very nice. Jest to bardzo miłe. And, okay, let's go back to diabetes. Ale wróćmy do cukrzycy. Let's go back to diabetes. Wróćmy do cukrzycy. Need is very important. Potrzeba jest czymś bardzo ważnym. So, if diabetes is a change of certain gene. Tak więc jeśli w przypadku cukrzycy dochodzi do zmiany pewnych genów, which is scientific fact now, i to jest faktem naukowym, anyone of you have a diabetes, to jeśli ktoś z was choruje na cukrzycę, that means, będzie to oznaczać, you needed that gene. Że wy potrzebujecie takich genów. You needed that gene to be changed so you can have diabetes. Potrzebujecie zmiany w strukturze takiego gena, aby nie chorować na cukrzycę. Isn't that interesting? Czy to nie ciekawe? But if you ask any diabetic person, ale jeśli zapytacie jakąkolwiek osobę chorą na cukrzycę, nobody will say, to wtedy nikt nie powie, I needed to become diabetic. Nikt nie mówi z tych osób, że ja muszę pozostać cukrzykiem. But gene changes according to the need. Ale gen zmienia się według potrzeb. You know the mad cow disease, right? Znacie na pewno taką chorobę jak choroba wściekłych krów. In England? W Anglii. What causes mad cow disease? Anybody knows? Co powoduje tę chorobę? Czy ktoś wie? Little protein, that's right. Malutkie białko. Little tiny protein. Malutkie drobne białko. It's not virus. To nie wirus. It's not an infective organism. To nie jest jakiś drobnoustrój, który mógłby zainfekować organizm. It is a little tiny special kind of protein called prion. To jest takie małe, drobniutkie białko zwane prionem. Yeah, prion, prion. Eh? Prion. Yeah. Normally you don't have to have the prion. W normalnych warunkach nie ma takiego priona w waszym organizmie. Prion is protein produced within inside your body. Prion to białko, które jest wytwarzane w waszym organizmie. So those cows who has that mad cow disease, tak więc te krowy, które chorują na tę chorobę wściekłych krów, they did not have the virus came into them from outside. To nie dzieje się na takiej zasadzie, że wirus z zewnątrz wnika do ich organizmów. They produce the prion within themselves. One same wytwarzają te priony. To produce certain kind of protein, aby wytworzyć pewnego rodzaju białko, you need a new prion gene. Potrzebny jest nowy gen wytwarzający takie priony. Which you never had it before. I to gen, którego wcześniej nigdy nie mieliście. So new gene is created. Tak więc stworzony zostaje nowy gen. Why? W jaki sposób? According to the? Zgodnie z czym? Need. Potrzebą. What need? Jaką potrzebą? Why any cow need to have a mad cow disease? Dlaczego jakakolwiek krowa potrzebuje czegoś takiego jak choroba wściekłych krów? Mad cow disease were only developed in England so far. Jak do tej pory ta choroba zaczęła rozwijać się w Anglii. Maybe in Japan too. Może trochę w Japonii. Why in England? Dlaczego w Anglii? Why the cows in England had a need to get crazy? Dlaczego krowy w Anglii odczuły potrzebę, aby stać się takimi szalonymi krowami? Why it never develops in Australia? Dlaczego nie doszło nigdy do tego w Australii? Australian cows have no need to develop mad cow disease. Krowy w Australii nigdy nie odczuły potrzeby, aby stać się szalonymi krowami. British cows had need to develop mad cow disease. Natomiast brytyjskie krowy odczuły taką potrzebę. Why? Dlaczego? You can answer. Możecie na to odpowiedzieć. Living condition is terrible in England. Jeśli chodzi o warunki, są living condition. Warunki życiowe w Anglii przecież nie są jakimiś strasznymi. Hundreds of the cows in one cage. Ale jeśli chodzi o zwierzęta, to te warunki rzeczywiście są fatalne. Wiele, mnóstwo krów żyje w grupach, w brudzie. And there is not much thing to eat. Nie ma tam zbyt wiele pokarmu, pożywienia dla nich. Whenever they get hungry, kiedykolwiek te krowy są głodne, and they go to eat, wtedy one udają się, aby spożyć paszę. I co one jedzą? Something yucky. Jedzą coś bardzo niedobrego. They never give them good grasses and weeds and plants. Nigdy nie są karmione dobrą trawą czy jakimiś roślinami, which they are originally programmed to eat. Do spożywania których są zaprogramowane. God programmed them to eat plants. One są zaprogramowane, aby spożywać rośliny. But British men, ale Brytyjczycy give them
all these animal products. Dają im różnego rodzaju produkty pochodzenia zwierzęcego. Bones and meat. Kości, mięso. And whenever they go to meal, i kiedykolwiek one udają się na posiłek, they look at each other. Wtedy patrzą na siebie nawzajem. Oh, I wish you, we wish that they give me some grass and wheat. O, tak bardzo byśmy chcieli, żeby oni dali nam trochę trawy. And now they're giving this animal product again. A oni tu znowu dają im te produkty pochodzenia zwierzęcego. And they look at each other. I te krowy patrzą na siebie nawzajem. Why we go crazy, aren't we? A my chyba szalejemy niedługo. That's why their gene changed. I dlatego gen się zmienia. They had. One mają. Those British cows had. Te krowy brytyjskie. The powerful need to become crazy. One mają taką moc, która zmusza ich do tego, aby stały się szalone. My nie chcemy żyć, mówią. Very self-destructive feeling. To pojawia się coś takiego jak samozwiedzenie. Why? Dlaczego? Because they cannot live according to the God plan. Dlatego, że one nie mogą żyć zgodnie z Bożym planem. If you are not living according to the God's original plan, a jeśli nie żyjecie zgodnie z Bożym planem, which is programmed in your gene, który jest zaprogramowany w waszych genach, you know, you feel very self-destructive. To wtedy czujecie się jak ktoś, kto niszczy swoje życie. You know why people drink alcohol? Wiecie, dlaczego ludzie piją alkohol? It's a self-destruction, isn't it? To jest coś, co zabija tego człowieka. Why? Dlaczego? Their cells, their genes don't feel like living. Jest tak dlatego, że ich geny, ich komórki nie odczuwają potrzeby życia. Because people are not living according to the way God originally planned. Dlatego, że oni nie żyją zgodnie z tym planem, jaki na początku dał im Bóg. That's why it is very important. That's why it is very important for me to become Adventist. To dlatego tak ważne jest dla mnie to, że jestem adwentystą dnia siódmego. You know, our health message is not really vegetarianism. Nasze poselstwo zdrowia to tak naprawdę nie wegetarianizm. We are created. My jesteśmy stworzeni, to eat vegetarian food. Aby spożywać potrawy wegetariańskie. That's what it means to me. To naprawdę tak jest. So to me, become Adventist. Tak więc dla mnie to, becoming że stałem się adwentystą, czy to, że stałem się wegetarianinem, that I finally found the way God originally programmed me how to live. Oznacza, że w końcu znalazłem sposób, w jaki Bóg na początku pragnął, zaplanował dla mnie, abym żył w ten sposób. Amen. Amen. Yes. So it is great honor to become Adventist. Tak więc być adwentystą to jest równoznaczne z wielkim honorem. And having health message together. I jednocześnie posiadanie poselstwa zdrowia również jest takim so honorem. Vegetarian diet to me. Tak więc dla mnie wegetariańska dieta is just like a cow supposed to be vegetarian. Jest tak jak w przypadku krów, które powinny być wegetariankami. So eating healthy diet, tak więc spożywanie takiej zdrowej according diety to the way God programmed me, według tego sposobu, w jaki Bóg mnie zaprogramował, will prevent many other diseases. Zapobierze wielu różnym chorobom. See? It's not just a nutritional issue. To nie chodzi tylko o żywienie. Of course, animal product is too much cholesterol. Oczywiście w produktach pochodzenia zwierzęcego jest za dużo cholesterolu, trójglicerydów. They're all bad anyway, nutritionally. Oczywiście pod względem żywienia te związki są bardzo szkodliwe. Vegetarian diet does not simply have a nutritional, more nutritional value. Jeśli chodzi o dietę wegetariańską, to nie idzie tu o to tylko, że ta dieta zawiera pewną większą wartość w odniesieniu do innej diety. It is a matter of do I live according to the God program. Ale chodzi tu o to, czy żyję zgodnie z Bożym programem. That's what it means to me. Takie to ma dla mnie znaczenie. Yeah. And so that's why these cows gene changes according to their need. To dlatego w przypadku tych krów dochodzi do zmian genów według potrzeby. Because they did not feel like keep on living on in that kind of living condition. Dlatego, że one nie czują się dobrze żyjąc w takim otoczeniu, w takim środowisku i warunkach. That's why Australian, New Zealand cows never develop auto. Z tego powodu krowy żyjące w Australii czy w Nowej Zelandii nigdy nie zapadają na tego typu choroby jak choroba wściekłych krów. One cieszą się na wolności, grasses, mają wiele trawy do dyspozycji. And they can say, how you doing? Dzień i wtedy dobry. Mówią do siebie, jak się masz, dzień dobry. British cows, a brytyjskie krowy, they don't feel like saying dzień dobry.
One nie czują się dobrze. Don't push me, don't. I nie pchaj mnie, nie popychaj mnie. Cannot love one another. Nie mogą się kochać nawzajem. So irritated by each other. Są ciągle poirytowane. Gene changes. Dlatego, że zmieniły się geny. That's not the God's way the cows supposed to live. To nie jest sposób, w jaki Bóg chciał, aby żyły te krowy. Can you see this interesting point? Czy widzicie, na czym polega to wszystko? Next to tutaj German chodzi? Government. To dlatego rząd brytyjski they analyzed data very nicely. Zbadał wszystkie dane związane z tą chorobą. Do you know what they did? I wiecie, co uczynili? They passed a new law. I wydali w Brytanii nowe prawo to allow zezwalające more space for the each cows. Zezwalające na to, aby krowy posiadały więcej przestrzeni życiowej. So German cows are not feeling good. Tak więc niemieckie krowy na przykład nie they czują can się wake dobrze. Up, say, dzień dobry. No. O, niemieckie krowy czują się dobrze, mogą powiedzieć na przykład dzień they dobry. Feel like living on. One czują się tak, jakby naprawdę żyły. I'm sure Polish cows are very happy cows. Jestem przekonany, że polskie krowy również są szczęśliwe. Czy widzicie, na jakiej zasadzie potrzeba może spowodować chorobę? Okay. And so let's look at diabetes. Tak więc wróćmy do cukrzycy. Okay, let's look at diabetes now. Zwróćmy uwagę teraz, skoncentrujmy się na cukrzycy. Because I have to tell you all this to let you know what diabetes really is. Dlatego muszę wam to wszystko wyjaśnić, abyście zrozumieli, na czym polega też cukrzyca. I don't want to just give you the fact of diabetes. Nie chcę tylko podać wam faktów związanych z cukrzycą. Oh, diabetes, you have a sugar goes up. A cukrzyca polega na tym, że poziom cukru się podnosi. You need insulin in there. Potrzebujecie insuliny. It's meaningless to me. To dla mnie to jest bez znaczenia. I have to have a truth behind the diabetes. Muszę pokazać wam prawdę poza cukrzycą. This morning you saw this picture. Dziś rano oglądaliście to zdjęcie. The sugar comes in. Cukier wnika do wnętrza komórki. Oxygen comes in. Również tlen. Then spark. I wtedy pojawia się iskra. Then produce energy. I wtedy wytwarzana jest energia. At same time it produces oxygen-free radical. W tym samym czasie wytwarzane są wolne rodniki tlenowe. And this can destroy the genes, destroy the cells. Ten wolny rodnik może zniszczyć gen i komórkę. We'll talk about that the other part later. Później będziemy mówić jeszcze o tym. Now, when you have a diabetes, gdy chorujecie na cukrzycę, you know what scientists found out? To wiecie, co w odniesieniu do tego odkryli uczeni? When I was in medical school in 1960s, gdy studiowałem medycynę w latach 60-tych, my professors told me, moi profesorowie powiedzieli that mi, when you have diabetes, że gdy ktoś zachoruje na cukrzycę, your pancreas is not producing sufficient amount of insulin. To oznacza, że trzustka nie wytwarza dostatecznych ilości insuliny. That's what I learned. Tak mnie uczono. But after my graduation from medical school, ale gdy skończyłem studia and the scientists further researched into the diabetes, i naukowcy nadal studiowali zagadnienia związane z cukrzycą, they found out that's not true. Wtedy odkryli, że to wcale nie było zgodne z prawdą. When you have a diabetes, gdy chorujecie na cukrzycę, most of the diabetic patient produce sufficient amount of insulin. To okazuje się, że większość cukrzyków wytwarza odpowiednie ilości insuliny. So, scientists begin to call this diabetes in new name. Tak więc naukowcy zaczęli określać tę cukrzycę nowym mianem. They call it non-insulin dependent diabetes mellitus. Mówią na tę cukrzycę insulino niezależna cukrzyca. You know what that means? Wiecie, co to znaczy? It means that the insulin production has nothing to do with the diabetes. Oznacza to, że w przypadku tej cukrzycy nie ma znaczenia ilość wytwarzanej insuliny. That's for the most adult onset diabetes. To dotyczy tej cukrzycy, która najczęściej spotykana jest wśród dorosłych osób. Diabetes most of you are concerned about. Czyli tej cukrzycy, która dotyka największej ilości Polaków, czyli tej cukrzycy drugiego typu. Then there is another kind of diabetes. Ale jest jeszcze inny rodzaj cukrzycy, which is insulin dependent, która jest insulinozależną cukrzycą. In that diabetes, w przypadku tej cukrzycy, you have diabetes because your pancreas is not producing sufficient amount of insulin. W tej cukrzycy faktycznie dochodzi do tej choroby, dlatego że trzustka nie wytwarza dostatecznych ilości insuliny. But that diabetes has nothing to do with adult onset diabetes. Ale ta cukrzyca nie ma nic wspólnego z tą cukrzycą drugiego typu, która najczęściej dotyczy dorosłych. If you have diabetes, gdy chorujecie na cukrzycę, that diabetes is caused by the lack of insulin production. I jest to cukrzyca spowodowana brakiem, niedoborem insuliny.
then it is juvenile diabetes. To jest to wtedy cukrzyca tak zwana młodzieńcza. That's a childhood diabetes. Cukrzyca młodzieńcza. Children with 5 years old. W przypadku dzieci na przykład 5-letnich może się ona pojawić, 7-letnich. When they have diabetes, gdy takie dzieci zapadają na tę cukrzycę, scientists found out that their pancreas is not producing insulin sufficiently. To wtedy, jak wykazali uczeni, faktycznie w przypadku tych dzieci trzustka nie wytwarza dostatecznych ilości insuliny. But when most of you have diabetes, ale w przypadku cukrzycy, która dotyka większość z your was, pancreas is producing insulin very well. W waszym przypadku trzustka produkuje dostateczne ilości insuliny. Yet you need more insulin. Ale i tak potrzebujecie więcej insuliny. Isn't that paradoxical? Czy to nie jest paradoks? You have enough insulin producing enough already. Macie już dość insuliny w organizmie. Yet you need more insulin. Ale pomimo tego okazuje się, że potrzebujecie jeszcze więcej insuliny. Why? Dlaczego? Scientists found out something very interesting. Naukowcy odkryli w tym względzie coś bardzo interesującego. Well, I cannot draw a picture here. And there, when you have a sugar. Gdy do organizmu wprowadzacie cukier, when you have food, gdy spożywacie żywność, sugar must enter into the mitochondria. To cukier musi wniknąć do mitochondriów. Okay. For the sugar to get into mitochondria, ale aby cukier wniknął do mitochondriów, this sugar has to get into the cell first. To najpierw cukier musi oczywiście dostać się do komórek. Scientists found out. Naukowcy odkryli. It is very interesting process how the sugar get into the cell. Że niezwykle interesującym jest, w jaki sposób cukier dostaje się do wnętrza komórki. Sugar just cannot just walk into the cell. Cukier nie może tak sobie po prostu wkroczyć do komórki. The sugar must knock the door. Cukier musi najpierw zapukać do drzwi. If cell says we don't need you, jeśli komórka powie, nie potrzebujemy ciebie, sugar cannot get into the cell. Wtedy cukier nie może wniknąć do komórki. If cell says, yes, we need you, a jeśli komórka powie, tak, potrzebujemy cię, then sugar must go through the door. Wtedy cukier może dostać się do komórki, ale tylko przez odpowiednie drzwi. On the cell membrane, w błonie komórkowej, and every single cells, każda komórka have many doors for the sugar. Posiada wiele różnych drzwi dla cukru. This is a special structure. To są takie specjalne struktury. Scientists call that door glucose transporter. Naukowcy określają te drzwi mianem transporterów glukozy. You don't have to remember that. Nie musicie tego pamiętać. It is a special kind of a protein product. To jest taki specjalny structure. Wytwór białkowy. Special structure. Specjalna taka struktura so z białka. Has to be opened. Tak więc te drzwi dla cukru muszą się otworzyć. Then sugar can only come into the cell through that open door. I cukier może wniknąć do komórki wyłącznie przez te otwarte drzwi. When door is closed, a jeśli te drzwi są zamknięte, sugar has to stay outside. Cukier musi wtedy stać na zewnątrz. Outside means in the blood. Co oznacza, że musi pozostać we krwi. So when door is not opening, a zatem jeśli drzwi nie są otwarte, your cell is very hungry for sugar. Wtedy ta komórka bardzo potrzebuje cukru. Your cell says, oh, we need sugar. I wtedy komórka mówi, my potrzebujemy cukru. But door is not opening. Ale niestety drzwi są zamknięte. See, that's why diabetic patients always crave for something sweet. I to dlatego osoby chore na cukrzycę ciągle mają chęć na coś słodkiego. Why? Dlaczego? Because their doors are not opening. Dlatego, że drzwi w komórkach dla cukru są zamknięte. Therefore, cells are very hungry for sugar. I dlatego komórki bardzo potrzebują, pragną cukru. Actually, cells need sugar. I faktycznie komórki w przypadku cukrzycy potrzebują cukru. That's why diabetic patients become so tired. I to z tego powodu cukrzyk jest tak bardzo zmęczoną osobą. Why? Dlaczego? Because they cannot produce. Dlatego, że nie mogą wytwarzać energy. Energii. Because not enough sugar is coming into the cell. Dlatego, że niedostateczna ilość cukru dostaje się do wnętrza komórki. Why? Dlaczego because się nie dostaje? Door is not opening. Dlatego, że drzwi dla cukru są zamknięte. Why door is not opening? Dlaczego te drzwi są zamknięte? That's the key point. To o to właśnie chodzi. Then scientists investigated very carefully. Wtedy naukowcy badali tę sprawę jeszcze głębiej. You know what? They found the door. I wiecie, odkryli te drzwi. They now know exactly how the door structure exactly is. I teraz dokładnie wiedzą, jak te drzwi wyglądają. Right next to the door. Zaraz obok tych drzwi dla cukru. It is just like an elevator. Znajduje się coś
tak na wzór windy. Nobody is pulling elevator door to get in, right? Nikt nie próbuje otwierać drzwi, ciągnąć drzwi do windy, ciągnąc je. Try to get into elevator? W jaki sposób próbujemy dostać się all do windy? You have to do is, wszystko, co trzeba zrobić, to you just have to use fingertips. No po prostu użyć tylko palca i nacisnąć. You push the switch. Nacisnąć na guzik. Ten doors... I drzwi się otwierają. A service just like that. I nasza komórka jest czymś bardzo podobnym. There is a doorbell right next to obok the drzwi door. Znajduje się coś takiego jak przycisk, taki then dzwonek. What is doing things like our fingers do to the elevator? A co wykonuje taką pracą zbliżoną do takiego naciśnięcia palcem na guzik windy? Aha, that's insulin. To jest insulina właśnie. Your tym palcem jest insulina. Your pancreas produce insulina. Wasza trzustka wytwarza insulinę. So insulina comes to the doorbell. Insulina zbliża się do drzwi dla cukru. And touch doorbell. I naciska na ten dzwonek, który doors. Znajduje się obok drzwi. Doors open. I drzwi się otwierają. Then sugar says, yes, I'm coming. Wtedy cukier mówi, tak, ja wchodzę. So sugar gets into the mitochondria. I cukier wnika do komórki i do mitochondriów. And then oxygen comes. I wtedy zbliża się tlen. Then spark. I wtedy pojawia się iskra. Then you have i wtedy możecie odczuć to ciepło w policzku. Heat. Ciepło. Power. Moc. Then electricity. I wówczas pojawia się elektryczność. That's why we are alive today. I to dlatego jesteśmy żywi. Because doors open. Dlatego, że drzwi się otwierają. But when you have diabetes. Ale gdy chorujecie na cukrzycę, no, a scientist found out. Wiecie, co odkryli uczeni? There is insulin. Że insulina jest w odpowiednich ilościach. There's enough insulin. Jest dość insuliny. They do come. I faktycznie ta insulina dociera do komórek. Push the doorbell. I naciska na te dzwonki u drzwi. When it is, when you're healthy. Gdy jesteście zdrowi. Insulin come. Insulina zbliża się. Just push the door. I naciska ten dzwonek. Doors open. Drzwi się otwierają. But this time, ale tym razem. When you have diabetes, gdy macie cukrzycę. Insulin comes. Insulina zbliża się. I pcha z całej siły, naciska na ten dzwonek, ale drzwi się nie otwierają. I naukowcy odkryli, że dzwonki nie są wrażliwe na tę insulinę. Są jakby tak. Tak więc naukowcy zaczęli mówić, że gdy ktoś choruje na cukrzycę, their doorbells are very becoming very insensitive to the insulin. To te dzwonki u drzwi stają się bardzo niewrażliwe na insulinę. Of course, scientists do not call doorbell doorbell. Oczywiście naukowcy nie określają tych dzwonków dzwonkami. Doorbell in scientific name is. Ale naukowa nazwa tych dzwonków. Insulin receptor. To receptor insuliny. So insulin receptor become very insensitive. Tak więc ten receptor insuliny staje się bardzo niewrażliwy. So scientists summarize this way. I naukowcy podsumowali to w ten sposób. In diabetic patients, w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę, insulin sensitivity of insulin receptor is decreased. Wrażliwość receptorów insuliny na insulinę zmniejsza się. That's the cause of diabetes. Taka jest przyczyna cukrzycy. And I read the book. I ja czytałem taką książkę. My question is, i pomyślałem sobie, why? Dlaczego? But medical book never says. Ale książka medyczna nigdy nie mówi. Why? Nigdy nie pyta dlaczego. They only give you fact. Oni tylko podają fakty. So we need to pursue why. A my musimy powiedzieć dlaczego. Why your insulin receptor, the doorbell becomes so insensitive. Dlaczego ten receptor insuliny, ten dzwonek u drzwi jest tak mało wrażliwy na insulinę. That's why you need more insulin injections. I z tego właśnie powodu cały czas takie osoby przyjmują insulinę. To push this doorbell constantly. Aby cały czas naciskać na ten dzwonek u drzwi. Then doors open, i wtedy te drzwi doors. Się otwierają. That's how you can control sugar when you have diabetes. I w ten sposób lekarze starają się kontrolować cukrzycę i why, poziom cukru we krwi. Why doorbell become so dull? Dlaczego te dzwonki u drzwi są takie niewrażliwe? Scientists did not know. Naukowcy tego nie wiedzą. They couldn't explain. Nie mogą tego wyjaśnić. But exactly about 12 months ago. Ale dokładnie 12 miesięcy temu.
scientists in America found something fascinating. Naukowcy w Ameryce odkryli coś fascynującego. In mad cow disease, w przypadku choroby wściekłych krów, these cows have abnormal protein. Do organizmów, w organizmach tych zwierząt znajduje się takie nienormalne białko. Because of gene change, right? Z powodu zmiany w genach. Why gene changed? Dlaczego te geny się zmieniły? There was a need. Dlatego, że była potrzeba. In diabetes. I w przypadku cukrzycy. This scientist found. Ci naukowcy odkryli. Abnormal protein. Nienormalne białko. Which covers up the doorbell. Który jakby zakrywa ten dzwonek u drzwi. That's why insulin is having such a hard time to push the door. I to dlatego insulina nie jest w stanie nacisnąć na ten dzwonek u drzwi. Normally that protein is not supposed to be there in the human being. W normalnych warunkach tego białka nie powinno być w organizmie człowieka. But when you have diabetes, ale gdy macie cukrzycę, scientists now know why. Naukowcy teraz już wiedzą, why dlaczego you need tak more jest. Insulin. Dlaczego potrzebujecie więcej insuliny? So scientists used to say, więc naukowcy zwykli byli mówić, diabetic people's insulin receptor is resistant to the insulin. Receptor insuliny u cukrzyków nie jest wrażliwy na insulinę. So they described diabetes in two different ways. Tak więc określili cukrzycę na dwa sposoby. Insulin receptors, insulin sensitivity is decreased. Wrażliwość na insulinę, jeśli chodzi o receptory insuliny, maleje. That's one way. To jest jeden sposób. The other way is. A drugi? Insulin receptors resistance, insulin resistance is increased. A drugi sposób polega na tym, że receptory insuliny nie reagują prawidłowo na insulinę. It's the same thing, wzrasta right? ich odporność na insulinę. A to jest właściwie jedno, tylko wyrażone w różny sposób. So anyway, when you have diabetes, tak więc, gdy macie cukrzycę, you produce abnormal protein, wtedy wytwarzacie taką nienormalną proteinę, białko, which covers your insulin receptor. Które okrywa ten receptor insuliny, czyli dzwonek. Let's say this is insulin receptor, powiedzmy, że to jest ten dzwonek u drzwi, czyli receptor insuliny. And insulin come and push this door. Insulina zbliża się i naciska na ten dzwonek. And this is normal. I to jest normalna funkcja. But when you have diabetes, ale w przypadku cukrzycy you have this abnormal protein. Macie takie nienormalne białko. Normal healthy person does not have this protein. Normalna zdrowa osoba nie ma takiego białka. And they cover. I to białko zakrywa. They covers this doorbell. Zakrywa ten dzwonek. So insulin wants to come and push the doorbell. A insulina chce zbliżyć się i nacisnąć na ten dzwonek. Door does not open. Ale drzwi się nie otwierają. That was the cause of insulin and diabetes. I to jest prawdziwa przyczyna cukrzycy. Where this protein coming from? Skąd w takim razie wzięło się to białko? Normally healthy person do not produce this protein. Normalna zdrowa osoba nie wytwarza takiego białka. Normally you don't have this gene to produce this abnormal protein. W normalnych warunkach nie posiadacie genów, które mogłyby wytwarzać takie białko. Your gene became abnormal. Wasz gen staje się nienormalnym genem. In other word, mówiąc inaczej, you needed this. Inaczej mówiąc, wy potrzebowaliście takiego gena. You know what this name of this protein is? Wiecie, jak nazywa się to białko? They named this protein. Określono to białko mianem. Interesting name. Jest to bardzo ciekawa nazwa. The name is resist. Nazwa tego białka to odeprzeć, odpierać. Resist, you know what resist means, wiecie, co znaczy odpierać coś. And then they put IN at the end. I na końcu umieszczono jeszcze IM. So that means in English, resistant. Co oznacza takie białko odpierające. IN means substance. IM oznacza substancja. So new substance which gives insulin resistance. Tak więc jest to nowa substancja, która powoduje, że insulina nie jest przyswajana. So resistant is produced. Tak więc jest takie białko nieakceptujące insuliny. When I found this, gdy to odkryłem, I was so happy. Byłem yes. taki szczęśliwy, powiedziałem tak. Now I can understand what diabetes is. Teraz mogę zrozumieć, na czym polega cukrzyca. Because you have the person had developed new gene. Dlatego, że w organizmie takiej osoby pojawia się nowy gen. Because of their need. Z powodu pewnej potrzeby. Why?
Dlaczego tak się dzieje? This person need new gene to produce resistance? Dlaczego ta osoba potrzebuje takiego nowego gena, aby odpierać insulinę? Let's look at the picture. Popatrzcie jeszcze raz na to zdjęcie. Okay. Why? Think about. Dlaczego? Pomyślcie o tym. Sugar coming to mitochondria, right? Tutaj zbliża się cukier, wnika do komórki. Right here there's a door. Tutaj znajdują się drzwi dla cukru. And doorbell somewhere. Obok gdzieś powinien znajdować się ten dzwonek. And oxygen come in. Zbliża się też tlen. Then spark. I iskra. Iskra. Okay. So, to have a normal energy production, aby dochodziło do normalnej produkcji energii, you need the three important things. Potrzebne są trzy składniki. Sugar as a fuel. Cukier jako paliwo. Oxygen, of course. Tlen oczywiście. Then the most important thing is, i najważniejsze, iskra. To iskra. Yes. Now you can understand diabetes. Teraz możecie zrozumieć, na czym polega cukrzyca. So, entire purpose of sugar coming in is producing this energy. Tak więc celem cukru jest wytwarzanie energii. When you develop need. Kiedy pojawia się potrzeba? To cover up the doorbell. Aby zakryć ten dzwonek u drzwi dla cukru. Covering up doorbell means. Zakrywanie tego dzwonka oznacza, we do not need to open our door anymore. Że my nie potrzebujemy otwierać już więcej naszych drzwi dla cukru. Why? Dlaczego? That's right. We don't need to produce energy. That's right. My nie potrzebujemy wytwarzać energii, o to chodzi. So, if you don't need to produce energy, a jeśli nie potrzebujecie wytwarzać energii, then there's no need for the door to be open. Wtedy nie ma żadnej potrzeby, aby wytwarzane były te drzwi w komórce. Okay. Now, let's get into a little bit more detail now. Spróbujmy teraz bardziej szczegółowo podejść do tego zagadnienia. You're doing great. Wspaniale, teraz rozumiecie to wszystko. How can you express? W jaki sposób możecie wyrazić yourself? Siebie. How can you convey the message to your gene? Jak możecie przekazać pewne przesłanie dla waszych genów? So your genes understand. Tak aby wasze geny mogły zrozumieć. Oh, this person does not want to produce energy. Mogły zrozumieć, że dana osoba nie potrzebuje wytwarzania żadnej energii. How can you live? Jak możecie żyć? So your cell begin to notice that message. Jak musielibyście żyć, aby ta komórka odebrała takie przesłanie? Oh, this person do not want to produce energy. O, ta osoba nie potrzebuje żadnej energii. How can you live? Co trzeba zrobić? Jak macie żyć? That's right, watching television all the time. Cały czas oglądajcie telewizję. I jedzcie sobie. While eating pizza. Jedzcie sobie pizzę i oglądajcie telewizję. You don't do any exercise. Nie musicie wykonywać żadnych ćwiczeń. If you don't do any exercise. Jeśli nie wykonujecie ćwiczeń. Why your cell need to produce energy? To jeśli nie ćwiczycie, po co w takim razie komórka ma wytwarzać energię? Right? Prawda? Then there is no need to have doors opened. Nie ma też wtedy żadnej potrzeby, aby otwierać te drzwi dla cukru. So this is one of the biggest reason. I to jest największy powód. Why diabetics? Have diabetes. Dlaczego cukrzycy chorują na tę chorobę? Okay. Lack of exercise. Brak ćwiczeń fizycznych. Great. Wspaniale. We had one of the biggest cause of diabetes solved. Mamy jak do tej pory już jedną z największych przyczyn cukrzycy. Second. Druga przyczyna. Too much sugar, no. Za dużo cukru, nie. We learned, I know you learned in the past that too much sugar causes diabetes. No, that's not true at all. Kiedyś uczono was, że spożywanie zbyt dużych ilości cukru. Spożywanie zbyt dużej ilości cukru nie powoduje cukrzycy. Instead, zamiast tego, too much fat, za dużo tłuszczu, and tak, too much oil. Za dużo oleju. Yes. Tak. Don't use too much oil. Nie używajcie za dużo oleju, tłuszczu. Of course, olive is very healthy food. Oczywiście, oliwki są bardzo zdrowe. But do not use olive oil too much. Ale nie używajcie za dużo oleju z oliwek. Even though it's olive oil. Nawet jeśli to jest olej z oliwek. Oil is a fat anyway, okay? To i tak to jest tłuszcz. Don't use too much. Nie używajcie go w zbyt dużych ilościach. Some people say, oh, olive oil is good. Niektórzy ludzie mówią, o, olej z oliwek jest dobry. You can have diabetes. I od tego też możecie zachorować na cukrzycę. Why? Dlaczego? If you have too much fat. Jeśli za dużo jest tłuszczu w waszym organizmie.
Too much fat, too za dużo much alcohol tłuszczu, sometimes. Za dużo czasami alkoholu też. Then when your blood become too fatty, to wtedy wasza krew jest zbyt tłusta. Your blood become very thick. I krew jest wtedy bardzo gęsta. Then when your blood become thicker, a gdy krew się zagęszcza, your heart has to pump more blood. Wtedy serce musi pumpować krew z większą siłą. So your blood pressure can go up, of course. I wtedy ciśnienie oczywiście podnosi się. But your red blood cells, ale wasze krwinki czerwone, if there's too much fat in the blood, jeśli za dużo jest tłuszczu we krwi, they become very sticky each other. One przylegają do siebie, zlepiają się nawzajem. So they stuck together. I wtedy lgną do siebie. And it is, I don't know, Poland has a traffic jam. Nie wiem, czy w Polsce jest coś takiego, jak taki bardzo... It is just like traffic jam. Korki na ulicach, dziękuję. Car is not to tak moving. Jak korki uliczne. Samochody nie mogą się ruszać. So red blood cell cannot deliver oxygen. Tak więc krwinki czerwone nie mogą transportować tlenu. So if you eat too much fat and oil, jeśli spożywacie za dużo tłuszczu, oleju, then there is no need to open the door. Wtedy nie ma żadnej potrzeby, aby otwierać drzwi dla cukru. Why? Dlaczego? Let's say your cell opened the door. Powiedzmy, że komórka otwiera drzwi. And sugar came into the mitochondria. I cukier wnika do mitochondriów. And to be burned. I aby mógł być spalony. It has to have oxygen, right? To potrzebny jest tlen. And they're waiting for the oxygen. I wtedy mitochondria czekają na tlen. The red blood cells to arrive. Krwinka czerwona przybywa. But red blood cell cannot come. Ale krwinka czerwona nie może wniknąć. Terrible traffic jam. Dlatego, że pojawił się korek. More sugar wants to come into the cell. Większa ilość cukru chce wniknąć do komórki. And they say, it says, no, no, don't come in. Ale wtedy komórka mówi, nie, proszę nie wchodzić. No more sugar. Nie potrzeba nam więcej cukru. You guys stay outside. Zostańcie sobie na zewnątrz. In the blood. We krwi. Because we cannot burn. Dlatego, że my nie damy rady spalić tyle cukru. If you come in too much, jeśli wnikniecie w zbyt dużych ilościach, we have a problem. Będziemy mieć problem. So, if you don't do the exercise, tak więc, jeśli nie ćwiczycie, if you keep on eating too high fat diet, i jeśli wasza dieta jest wysokotłuszczowa, and your cell feels, to wtedy wasza komórka czuje, do we need to produce energy? Czy my naprawdę potrzebujemy więcej energii? No. Nie. Well, then we don't need our doorbells. Więc my nie potrzebujemy też dzwonków u drzwi. So when you don't need a doorbell, a jeśli nie potrzebujecie dzwonków, you have to keep your doorbell very clean, right? To wtedy musicie dbać o to, aby te dzwonki były czyste. So there is a new need develop. Więc pojawia się nowa potrzeba, to cover up the doorbell, aby zakryć te dzwonki u drzwi. So it doesn't get dusty, you know. Tak, aby się nie zakurzyły. When you got a long trip, kiedy udajecie się w daleką podróż, you don't need to drive a car. Nie musicie specjalnie podróżować samochodem. And you're gonna cover up your car, right? Wtedy zakrywacie też samochód. And your new need to cover up develops. I to właśnie ta nowa potrzeba pojawia się, aby zakryć te dzwonki. That's why there going to be the new need to have resistance. I to właśnie ta nowa potrzeba powoduje, że wypierana jest insulina. The covering. Odporność na insulinę. Tak, odporność na insulinę. To jest takie białko zakrywające, które wytwarza tę odporność. Now we covered really big territories. Tak więc teraz już omówiliśmy sporo materiału związanego z tym zagadnieniem. If you don't do the regular exercise, jeśli wykonujecie regularnie ćwiczenia fizyczne, and if you eat fatty diet, i unikacie tej wysokotłuszczowej diety, you're gonna lose your mitochondria. To wtedy będziecie mieć mitochondria, ale jeśli nie będziecie ćwiczyć, to będziecie je tracić. Fatter and fatter. Będziecie stawać się coraz bardziej otyli. Your insulin receptor gonna be covered up. Receptor insuliny będzie zakryty. Terrible things happens. I wtedy dojdzie do czegoś tragicznego. See, that's why we have health messages. To dlatego potrzebne jest poselstwo zdrowia. Isn't that wonderful? Czy to nie wspaniałe? Now some of you can come to me and niektórzy z was może teraz chcieliby podejść do mnie i zapytać o coś. This question. Zapytać mnie. Dr. Sangli, doktorze Lee. I've seen some people who eat well. Ja obserwowałem niektórych ludzi, zauważyłem, że oni dość dobrze się odżywiają. He's vegetarian. Oni są wegetarianami. And he does exercise. I wykonują ćwiczenia fizyczne. But he has diabetes. Ale zachorowali na cukrzycę. And I know another person. I znam nawet kogoś innego. He eats fat. On ma nadwagę.
And he doesn't too much exercise. I wcale nie przejmuje się ćwiczeniami fizycznymi. He doesn't have diabetes. I nie choruje na cukrzycę. Why? Dlaczego? 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 Why? Czemu? Then all my lecture so far is wrong? Czy jak do tej pory popełniłem jakiś błąd w tym wykładzie? It is still true, you know. Nadal ten wykład jest zgodny z prawdą. But if you don't know the answer to this question, ale jeśli nie znacie odpowiedzi na to pytanie, then you're going to get confused. To wtedy w waszej głowie pojawi się zamęt. Why? Dlaczego? Okay, we need potrzebujemy sugar, cukru, oxygen, tlenu and what else? I co jeszcze? Iskra! Iskry potrzebujemy. Okay, I gave you good hint. Podałem wam dobrą wskazówkę. What is another cause of diabetes? Jaka jest kolejna przyczyna cukrzycy? Which is actually the most important reason people have diabetes. Która jest naprawdę najważniejszą przyczyną powodującą cukrzycę? Lack of iskra. Brak iskry. People are always worried. Ludzie zawsze boją się. Angry. Czują złość. They're eating healthy diet. Jedzą zdrową żywność. They always worried about. I ciągle się martwią. Is there too much chemicals? Czy za dużo może tutaj jest konserwantów? Too much poison. Za dużo toksycznych związków. Trying to be too healthy. Starają się za bardzo dbać, przesadnie dbać o swoje zdrowie. When you don't have enough iskra. A jeśli nie macie dostatecznych ilości tej iskry, then it doesn't burn. To wtedy nie dochodzi do spalania. Because iskra dlatego, is że most to important. Iskra jest w tym względzie najważniejsza. Iskra comes from love. A iskra pochodzi od miłości. Iskra comes from beauty, joy. Iskra pochodzi od, z piękna. Hope. Nadziei. Faith. Wiary. This is iskra. To jest iskra. So that's why. To dlatego. Some of the people outside the world. Niektórzy ludzie żyjący w świecie. Let's say in Catholic church. Powiedzmy w kościele katolickim. You know, they're eating fat. Oni jedzą dużo tłuszczu. Never do the exercise. Nie wykonują ćwiczeń fizycznych. But somehow they know the love of God. Ale w jakiś sposób dociera do nich cząstka Bożej miłości. They help other people. Starają się pomagać innym ludziom. They spend the money for the poor people. Dają pieniądze biednym. They have a joy. I cieszą się z tego powodu. Są szczęśliwi. Then they're more protected. Oni mają coś takiego, co chroni ich przed chorobą. Then health reforming angry Adventist, you know. I są bardziej chronieni, aniżeli taki reformator adwentysta, który obawia się wszystkiego. Okay. Is this clear? Czy to jest jasne? Okay. So let me give you just one short story and I'll be done. Pozwólcie, że jeszcze opowiem pewną historię i na tym skończymy. I appeared on Korean television. Prowadziłem wykłady dla telewizji koreańskiej. And I gave this lecture on television. I przedstawiłem właśnie ten wykład dla telewizji koreańskiej. Many people loved this. I wielu ludziom to się bardzo podobało, uwielbiali to. One of the wife. Pewna żona, husband is diabetic for the past 22 years. Której mąż chorował na cukrzycę przez 20 lat. Husband never watched television. On nigdy nie oglądał telewizji. He's always happy with work. On zawsze był zajęty i ciężko pracował. No iskra. Żadnej iskry nie było w jego życiu. Always angry. Zawsze odczuwał always złość. Worried about business. Zawsze martwił się o swój biznes. He went to many doctors. Udał się do wielu lekarzy. And never works. I nic mu nie pomagało. His insulin injection is three times a day. Trzy razy otrzymywał zastrzyki z insuliną. Cannot control diabetes. I w żaden sposób nie można było kontrolować jego cukrzycy. When you don't have iskra, a gdy nie macie iskry, it is very difficult to control sugar with insulin. To wtedy bardzo trudno jest kontrolować poziom cukru we krwi. Even though you control diet, nawet jeśli staracie się dbać o dietę, the sugar level still fluctuates. To poziom cukru i tak skacze. So this wife listened to my lecture on. Tak więc ta jego żona słuchała mojego wykładu w telewizji. And she decided to change diet. I zdecydowała się zmienić w domu dietę. So usually people do not really pay attention to the iskra. Zwykle ludzie nie przywiązują wagi do iskry. Usually people only focus on diet, you know. Ludzie zwykle koncentrują się na diecie. So this woman made the same mistake. I ta żona popełniła taki sam błąd. So this woman made, prepared a vegetarian food. Więc ta kobieta przygotowywała wegetariańskie posiłki. Husband came back home. Mąż wracał do domu z pracy. He said, "What is this?" I pytał, co to jest? She said, "Dr. Lee." A ona mówiła, doktor Lee.
And he was so mad. Who is Dr. Lee? A wtedy pytał, kto to jest ten doktor Lee? I hate this food. Ja nienawidzę takiej żywności. And then she said, you also have to exercise. Wtedy ona powiedziała, musisz też wykonywać ćwiczenia fizyczne. He said, why? Dlaczego? Zapytał. My doctor said I have to be very careful with exercise. Mój lekarz powiedział, że ja muszę być bardzo ostrożny wykonując ćwiczenia. And she said, Dr. Lee said you have to walk. A ona powiedziała, doktor Lee powiedział, że masz spacerować. And he didn't want to do exercise. He didn't want to eat that healthy diet. Więc on nie chciał za bardzo spożywać tej żywności. And wife, nie chciał ćwiczyć. Wife got angry. I nawet złościł się z tego powodu. I żona też się denerwowała. Good diet, good exercise. Więc dobra dieta i ćwiczenia fizyczne. No iskry. Bez iskry. Everything is correct. Wszystko było w porządku. Without iskry. Ale bez iskry nie było efektu. And you know, so this man, since his wife got so mad. Tak więc ten mężczyzna, ponieważ jego żona zaczęła szaleć z tego powodu, so że on nie chciał tego robić, więc on zaczął w końcu stosować tę zdrową dietę. I męczył się ćwicząc fizycznie. And whenever he does exercise, i kiedykolwiek wykonywał ćwiczenia, I hate Dr. Sengli. Ja nienawidzę doktora Lee. Bad meaning. To miało bardzo złe znaczenie. Bad message to the gene. Złe poselstwo dla genów. Gene got worse. I stan zdrowia tych genów jeszcze bardziej his się... diabetes gotten worse. I ta cukrzyca pogorszyła się. And the wife called me. I wtedy jego żona zadzwoniła do mnie. Dr. Lee, doktorze Lee, I am doing everything exactly the way you said. Robię wszystko zgodnie z pana zaleceniami. Really? Naprawdę? I said, oh. Powiedziałem tak. But my husband diabetes is getting worse. Ale z cukrzycą mojego męża jest coraz gorzej. I knew there's an iskry problem. Ja już wtedy wiedziałem, że pojawił się problem z brakiem iskry. You know, I said, powiedziałem, is your husband angry? Czy pani mąż odczuwa złość? You know what she says? I wiecie, co powiedziała? I am angry and she is angry too. I ja czuję złość, kiedy on je z taką złością. Then I said, wtedy powiedziałem, do you love each other? Czy wy siebie kochacie? Be honest with me. Proszę być szczerą ze mną. She said, powiedziała. I don't know. Nie wiem. You know the story was. I dalej ta historia rozwijała się w następujący very wealthy, sposób. Wealthy people. To byli bardzo bogaci ludzie. In Korea, w Korei 60th birthday is very important birthday. 16 urodziny są bardzo ważne. So she is now her 60th birthday is coming in a few months. Przepraszam, 60. urodziny są bardzo ważne. I teraz zbliżał się 61. rok jej diamond życia. Is very important for her. A diament, taki pierścionek z diamentem, so był she, dla niej czymś bardzo ważnym. She always have a biggest diamond ring. Więc ona zawsze nosiła taki największy pierścionek z diamentem. So she goes to her friend. Także podchodziła do swojej przyjaciółki. And there's a problem. I pojawił się problem. One of her friend has a bigger diamond now. Jedna z jej przyjaciółek nosiła pierścionek z większym diamentem. Now she's demanding her husband to buy bigger diamond. I teraz ona żądała od swojego męża, aby kupił jej pierścionek z jeszcze większym diamentem niż ta jej przyjaciółka nosiła. Very big. To był bardzo duży diament. You know, it was almost $200,000. On kosztował ponad 200 tysięcy dolarów. Men do not see the reason why women have to spend a little, you know, that much money for the little stone, you know. Mężczyźni nie rozumieją, dlaczego kobieta musi wyznaczać taką sumę pieniędzy dla jakiegoś małego kamienia. So she's been pushing him. Więc ona naciskała na niego. To buy this $200,000 diamond. Aby kupił jej ten diament wart ponad 200 tysięcy dolarów. He is very angry about that. I on odczuwał wielką złość z tego because powodu. Because he feels. Dlatego, że czuł. He is not needed by his wife. Że on nie jest potrzebny. All his wife needs diamonds. Jego żona potrzebowała tylko diamentów. That's why he was angry. I z tego powodu był zły. That's why whatever wife asked her to, him to do, he wouldn't do. I dlatego cokolwiek jego żona chciała, by on zrobił, to on nie chciał zgodzić się z nią. Because he is kind of rebelling against her wife. Dlatego, że on buntował się przeciwko żonie. Then I had to explain about iskry. I wtedy musiałem wyjaśnić im coś na temat iskry. She understood. She understood. I wtedy ona to zrozumiała. Her husband need her life, love.
że jej mąż potrzebował jej miłości. She cried. I zaczęła płakać. Do you know what she said to me? I wiecie, co ona mi powiedziała? But Dr. Lee, ale doktorze Lee, I still like diamond better than my husband. Ja nadal bardziej lubię ten diament, aniżeli mojego męża. I asked, zapytałem jej wtedy, do you want to be changed? Czy chce pani, aby sama pani i pani mąż zmienił się? You know what she says? Wiecie, co ona powiedziała? Oh, Dr. Lee, I wish I could change. O, doktorze Lee, ja tak bardzo chciałabym się zmienić. I wish that my husband is more important than diamond. Chciałabym, żeby mój mąż był kimś ważniejszym, aniżeli ten diament. Because I'm not happy. Dlatego, że nie jestem z tym szczęśliwa. Diamond does not make me happy. Ten diamant nie sprawia, że staję się szczęśliwą osobą. I pretend I'm happy when I have a bigger diamond. Ale udaję po prostu, że jestem szczęśliwa, gdy posiadam taki duży diament. I want to love my husband. Ja chcę kochać mojego męża. But I can't. Ale nie mogę. I said, wtedy powiedziałem, are you Christian? Czy pani jest chrześcijanką? She said, yes. Tak. Do you believe in God? Czyli pani potrzebuje Boga? She said, yes. Powiedziała tak. Then we can pray. W takim razie możemy się modlić. God can change you. Tak, aby Bóg mógł zmienić panią. Really? God can change me? Ona powiedziała wtedy, naprawdę Bóg może mnie zmienić? See? Gene. God can change gene. Bóg może zmienić gen. If he change your gene, a jeśli zmienia gen, you can be changed. To możecie być zmienieni. Oh, that's right, that's right. Naprawdę, doktorze Lee? I said, let's pray. Powiedziałem, pomódlmy się. So I prayed for her on the telephone. Więc modliłem się. Oh God, o Boże, proszę, help your daughter to be able to love. Pomóż jej, aby ona mogła zmienić, aby mogła kochać, aby mogła okazać miłość swojemu mężowi. She says, amen, amen. She really meant it. I ona naprawdę miała to na myśli. Then she says, oh, Dr. Lee, thank you for the wtedy ona powiedziała, dziękuję bardzo, doktorze Lee. I wish I could be changed. Chciałabym bardzo się zmienić. I said, keep on praying. Wtedy powiedziałem, niech pani się nadal modli. I'll be praying for you. Ja będę się za panią modlił. I was in California. Byłem wtedy w Kalifornii. She was in Korea. A ona była w Korei. I prayed for her. I modliłem się w jej intencji. I wiedziałem, że Bóg poprzez moją modlitwę może zmienić jej geny. 4 days later, 4 dni później she called me back. Zadzwoniła do mnie po raz ponownie. Doktorze, jeszcze raz. O, doktorze Lee. God changed me. Bóg zmienił mnie. I don't want diamond. Nie potrzebuję już diamentu. Chcę, żeby najpierw cukrzyca mojego męża zniknęła. Ona była taka szczęśliwa, że została zmieniona. Teraz ona powiedziała, nigdy nie myślałam, że będę tak szczęśliwa bez diamentu. Co za zmiana. I wtedy powiedziałam, proszę porozmawiać ze swoim mężem. Mąż wrócił z pracy do domu i powiedział do niej, kochanie, na moje 60. urodziny. Jego żona powiedziała, nie potrzebuję żadnego diamentu. Wtedy mąż patrzył jej prosto w twarz i wiedział, że to prawda. Mógł zauważyć jakąś światłość, która od niej biła. Really? Naprawdę? Honey, I'm so sorry. Kochanie, tak mi przykro, diamond powiedziała. Was always more important than you are. Diament był zawsze dla mnie czymś ważniejszym niż ty sam. Husband was so happy to hear. Ten mąż był tak szczęśliwy, że ona powiedziała to. And then she said, i wtedy ona powiedziała, honey, instead of diamond, kochanie, zamiast tego diamentu, I want you to give me different birthday gift. Chciałbym, żebyś dał mi taki inny prezent na moje urodziny. Husband says, what is it? Mąż powiedział, co to jest? I'll give you anything. Dam ci cokolwiek tylko chcesz. You know what she said? Wiecie, co powiedziała? Let's go to the New Start program. Udajmy się do WIMAR i zastosujmy program Nowy Start. You need to meet Dr. Sengli. Ty musisz udać się do doktora Sengli. He said, I hate Dr. Sengli. On powiedział, ja nienawidzę doktora Sengli. Dr. Sengli made me to be changed. Doktor Sengli sprawi, że ty się wyleczysz. He was shocked. I on... Because of Dr. Seng Li. Z powodu doktora Seng Li on był zdenerwowany. He became more important. Ale teraz stał się kimś ważnym. You know what he said? I wiecie, co on powiedział? Let's go. Pojedźmy tam. They came. I przybyli do WIMAR. When I gave this lecture, i gdy przedstawiłem ten wykład, his husband was crying. On płakał. And hold his wife's hand. I trzymał rękę swojej żony. Thank you, honey. Thank i powiedział, dziękuję, kochani, you dziękuję. Saved my life. Ty ocaliłaś moje życie. From that point on, i od tamtej pory they're walking, holding hand zawsze together, spacerowali razem, trzymając się za ręce. New husband and new wife.
i stali się nowym mężem i nową żoną. Iskra. To iskra to spowodowała. Gene disappeared. I ten gen zniknął. And his diabetes was better. I on to coraz szybciej wracał do zdrowia, co przecież znikała. I po 10 dniach his 22 year of insulin injection. Przez 22 lata przyjmował insulinę. Completely gone. A teraz zupełnie nie musiał jej przyjmować. Chwała Panu. This husband, ten mąż, never believed God. Nigdy nie wierzył w Boga. When he came to New Start program, ale kiedy przybył do Weimar i zaczął stosować program Nowy Start, when he realized, kiedy uświadomił sobie, God changed his gene, że Bóg zmienił jego gen, he says, now, on powiedział, now I'll be Christian. Teraz ja muszę być chrześcijaninem. This is our health message. To jest nasze poselstwo zdrowia. Amen. Amen. Let us pray. Módlmy się. Praise God. Chwała Panu. Oh, our loving Father. O nasz miłujący Ojcze. Your power is great. Twoja moc jest wielka. Your power is a iskra. Twoja moc to iskra. Oh, Father. O Ojcze. Without you. Bez Ciebie. Without your love. Bez Twojej miłości. Without iskra you give. Bez iskry, której nam udzielasz. We cannot live any moment. Nie moglibyśmy żyć nawet przez chwilę. You are the healer, Father. Ty jesteś uzdrowicielem, you Ojcze. Are the savior. Ty jesteś Zbawicielem. Or you saved your daughter out of diamond. Bo Ty ocaliłeś Twoją córkę od tych diamentów. You put new love in her heart. Ty umieściłeś w jej sercu nową miłość. Her eyes begin to shine again. Jej oczy zaczęły znów świecić. Oh, now she came alive. Teraz ona ożyła. And also at same time your son, Father. I w tym samym czasie Twój syn, he Ojcze, didn't know you, który nie znał Ciebie, but you touched his gene. Ale Ty dotknąłeś jego genów. Oh, you healed his diabetes. Ty uzdrowiłeś go, oh, uwolniłeś od cukrzycy. God. O, chwała, niech Tobie będzie Boże. Ty jesteś uzdrowicielem. You are the God of health. Ty jesteś Bogiem zdrowia. You take care of this, our body, which is a sanctuary of Ty Holy troszczysz Spirit. Się o nasze ciało, które jest świątynią Ducha Świętego. That's why you gave us health messages. To dlatego Ty dałeś nam poselstwo zdrowia. Thank you, Father. Dziękujemy, Ojcze. Let us practice this health message ourselves first. Naucz nas praktykować to poselstwo zdrowia. Let us experience your power. Spraw, abyśmy mogli doświadczać Twojej mocy. Let our gene truly know you. Niech nasze geny naprawdę Cię poznają. Because you touches our genes. Dlatego, że Ty dotykasz naszych genów. So we may truly spread these wonderful messages to this world. Tak, abyśmy mogli naprawdę przedstawić światu to wspaniałe poselstwo zdrowia. In Jesus' name, w imieniu Jezusa we pray. Modlimy Amen. Się. Amen.